O shit! Ała. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Miki i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Subnautiki i naprawdę nie spodziewałem się tego. Dostałem przed chwilą komunikat o tym, że Aurora eksploduje w ciągu następnych 2 godzin, co właśnie chciałem nagrać, bo szybko włączyłem nagrywanie, grałem sobie chwilkę i pozbieram jak najwięcej itemów. Mamy bardzo dużo tytanu, co już mamy w skrzynce. Odkryłem kilka nowych schematów, takich jak ogniwo elektryczne, to jest chyba to, tak? Nie, ogniwo elektryczne mieliśmy. Znalazłem przedmioty, które, dzięki którym możemy sobie stworzyć m.in. radiolatarnię, gdzieś tu ona powinna być. Radiolatarnia, pułapka grawitacyjna. Są to dwie rzeczy, które możemy teraz kraftować. Znalazłem ich elementy gdzieś tam mniej więcej. Tu, gdzie teraz się patrzę, tam były elementy do tych dwóch itemów. Dobra, musimy wiedzieć, ile to są 2 godziny. Ile to mniej więcej, że 2 godziny? Nie mam pojęcia, kurde. Mamy pełno tytanów. W tym odcinku chciałem zrobić bazę. I chciałem, żeby ta pierwsza baza była właśnie tutaj w okolicach tego naszego miejsca. Naszej kapsuły. Chciałbym coś jeszcze sprawdzić. Moment. Bo wiem, że możemy zrobić coś flara. Muszę sobie wylowę latarka. Ciebie też szukam, kolego. Koleżanko bardziej. Mamy te grzyby, czy nie? Mamy, dobra, robimy sobie baterię. Teraz szybko. Zasoby. O nie, mieźno jest początku. To nie zrobimy sobie teraz latarki. Okej. Okay. No szkoda, bywa. Weźmy całkowitą ilość tytanu, którą tutaj mamy. Bo wiem, że z tytanu się buduje domki. Chyba mogę sobie taki domek skraftować. Czy to skraftować? Postawić, co nie? Sprawdźmy. Sekcja, fundament, sekcja szklana. Chyba może mamy urządzenie naprawcze, ta baza na początku z tego co będzie nam się niszczyć. Okno, wzmocnienie włas, ok, panel słoneczny. Bazowa pompa powietrza, drabina. Fabrykator, szafka tego typu, że będziemy mogli stawiać. Ok, akwarium. Więc chyba musimy zacząć od fundamentu albo szklana sekcja 1. Potrzebujemy szkła, czyli będziemy musieli zbierać sobie szkło. Czyli szkło się pozyskuje z kwarcu. Czego będziemy potrzebować? Tutaj będziemy potrzebować tytanu, ołów. Z czego się pozyskuje ołów? To mnie bardziej ciekawi. Czyli te sekcje będziemy mogli sobie z tego włożyć. Czy będziemy potrzebowali się dużo kwarcu? O kurka. Okej. Okay. Ale zanim teraz budujemy bazę, będziemy musieli pójść jeszcze i poszukać wyspy. A te wyspy gdzieś są w tej grze. Dzięki tym wyspom będziemy mogli ogarnąć sobie właśnie te itemy. Tam będą schematy do budowy baz, z tego co pamiętam. Z tego co wiem, tak to się pozyskuje. Chyba mi się nie zmieści cały tytan. Niestety nam się nie zmieści. Musimy zrobić sobie tą szafkę. Więc dzisiaj niestety nie zrobimy jednak bazy. Będziemy musieli znaleźć wyspę, na której to właśnie znajdziemy, albo czy uzyskamy schematy do zrobienia bazy. Rzucimy sobie to gdzieś, mogę to gdzieś rzucić? Poleciał, niech ten pojemnik będzie sobie tutaj przy naszej bazie. O, on nawet zawisł w powietrzu. Mogę się wynurzyć, proszę. O nie, ja ją podniosłem, kurczę, już słyszałem, że ona mi nie ucieknie. Nie wynurzaj się, jakieś fale są duże. Okej, okay, ty sobie szafeczko tutaj bądź i zostawimy tutaj tą całą resztę tytanu, grzyby kwasowe i dzięki Seaglide'owi zaraz się udamy. Ja nie mogę, jestem szybko pływa. Pierwszy raz mam tutaj Seaglide'a w ręce. Poczekamy na eksplozję Aurory i będziemy płynąć w stronę, w którą możemy znaleźć wyspę. To chyba jest tam, muszę jeszcze sprawdzić sobie na necie. Chyba tam. Nie mam pojęcia, co się dzieje generalnie. Co to jest? Za chmura, ona jest jakby bardzo blisko ziemi. Przed chwilą pojawiła się noc i nagle z powrotem pojawił się dzień. Nie wiem, czy to jest bug, jakiś bug w grze. To może być bug. Jak wygląda atakowanie w tej grze? Atakowanie jest szybkie, okej. Okay. Przed chwilą pojawiła mi się noc i nagle pojawił się dzień. To może być właśnie zwiastun naszego wybuchu Aurory. Nie mam pojęcia. Okej, okay, mamy eksplozję Aurory. Tam się zaczęło jarać. Reaktor będzie w stan krytyczny za 5. 10, 9, o nie, o fuck. Cofnijmy się może lepiej. Nie, no dobra, stoimy sobie tutaj. Powinno być bezpiecznie. Oj, to się źle skończy. Patrzcie na to. Zróbmy sobie zrzut ekranu. O, shit! Ała. Zrzut zapisany do PDA. Drugi, kolejny zrzut. O, shit! O
Okej, okay, skafander przeciwpromienny. Na twojej wygody dwa zadane do nas schema skafandra przeciwpromiennego. Okej, okay, zróbmy ten skafander, bo bez tego szybko zginiemy raczej, tak mi się wydaje. Sprzęt, skafander. Włókista siatka ołów, skąd ja mam mieć ołów? Oh shit. Jesteśmy w dupie, w skrócie mówiąc. Poczekam na dzień i widzimy się za moment. O, akurat mamy dzień. Płyniemy do wyspy, ona powinna być gdzieś tam w tą stronę, z tego co wiem. Pomyliłem się, wyspa jest chyba gdzieś tam. Tam, o. Pójdźmy, może coś znajdziemy, może nie. Damy radę. Musimy też znaleźć ten ołów. Nie mam pojęcia, jak go znaleźć. Czy tu możemy użyć skanera? Czy mi pokazało w tym momencie skaner? Niebieska palma. Okej, to jest coś nowego. Okej, możemy sobie to zeskanować. Dobra, to powinno być gdzieś tam. Z tego, co słyszałem, muszę się patrzeć na silnik Aurory. I gdzieś płynąć dokładnie w tamtą stronę. Mam nadzieję, że znajdziemy tą wyspę, bo tam będą podstawowe itemki, których potrzebujemy. Uważajmy na to, co nas tutaj czeka. Nie mam w ogóle latarki tego typu itemu. Po prostu jej nie mogę skraftować na razie. Nie mam miedzi. Totalnie nie mam miedzi. Uważajmy na tych stalkerów, których tutaj widzieliśmy. Okej, oni tu płyną. Uważajmy, nie piszcie do mnie teraz mordy, muszę sobie telefon wyciszyć szybko. Fast dźwięk, dobra. Kurde. Okej. Gdzie mogę płynąć? Utnij nożem w tącza wodorostów. Nie potrzebuję tego teraz. Co my tutaj mamy? Nie wiem, długo mi się też wczytuje ten teren. Mam problem z renderingiem. Ołów czyżby? Nie, to nie jest ołów. Shit, słyszę stalkera chyba. O! Jestem na hita, zapomniałem się wyleczyć. Wracam do bazy, ja się chcę jeszcze wyleczyć. Moment. Spójrzcie na to, jak ta aura jest teraz zmasakrowana. Ja nie mogę. Wow. Apteczka, uwaga, jasne, że jest, super. Wyleczmy się szybko. Okej, 64% HP, no niech będzie tyle. Nie mam na pewno tej miedzi, na pewno nie mam, kurczę. Nie zrobię ani płetw chyba. A mogę chyba płetwy zrobić. Czy ja się zrobię płetwy, czy nie zrobię płetw? Osobiste? Nie, tutaj. Płetwy, guma silikonowa. Gumę silikonową mam, co nie? Nie mam gumy silikonowej. Okej, okay, dobra, nieważne. Tu coś jest, co to jest? Siglite? Siglite. Zawsze z tego uzyskujemy więcej tytanu. Więc weźmy sobie ten Siglite. Coś mnie uderzyło chyba, czy mi się wydaje. Co to było? Coś mnie uderzyło, ewidentnie. Nie mam pojęcia, coś mnie uderzyło. Mamy fragment palnika laserowego. Skany krótkodystansowego biom potrzebuje obszerną bioróżnorodność połączoną z szeregiem sieci małych jaskiń. Okej. Okay. Patrz na to, co to jest! Bo zbugował mi się rendering terenu. Kapsuła ratunkowa. Okej. Okay. Co to jest? Wyrzucone PDA. Dziennik załogi ratunkowej 17. Okej. Okay. To jest ciekawe, co je później przejrzymy. To jest interesujące, czyli ktoś chyba jeszcze przeżył. No to wygląda. Co to jest? Nie mam pojęcia. Automat z przekąskami, okej. Okay. O nie, tlenu mi zostało na mało czasu. Okej, okay, automat z przekąskami, fajnie. Oj, to się zbliża. Czekajcie, dobra, spróbujemy do tego podpłynąć. Siglać, szybko wypłyńmy. Sprawdźmy, czym ty jesteś. Mogę to przeskanować, co nie? Dobra, fogrzuje. To chyba mnie nie atakuje, zobaczcie. Nie jest chyba agresywnie do mnie nastawione. Dobra, fogrzuje lewiatański. Okej. Okay. Nie wygląda na agresywne, znaczy wygląda na agresywne, ale nie atakuje mnie. To chyba dobrze. Czym to jest? Spójrzcie na to. To mi coś rusza. The fuck? Okej, odblokowałem sobie blueprint na palnik laserowy. Fajnie. Jestem debilem, straciłem wszystkie itemy praktycznie, umarłem. Straciłem tlen i po prostu umarłem. Mamy te blueprinty wszystkie, ale mimo wszystko straciłem tą sól, którą zebrałem. Chyba tyle, ale chyba wszystko poza tym mamy. Ogarnąłem, że muszę wziąć jeszcze baterię, bo Siglite traci moc. Więc potrzebujemy zrobić baterię teraz. Nie byłem przygotowany na tą wyprawę totalnie.
Okej, okay, mogę naprawić te itemy, które tu są. Systemy drugorzędne kapsuły ratunkowej aktywne. Przeprowadzam pełną diagnostykę środowiska i usuwam rezultaty do bazy danych. Okej. Okay. Dane geograficzne, skala środowiska planety 4546b. Coś jeszcze mogę tutaj naprawić? Nie, wszystko mamy okej. Okay. Status jest okej. Okay. Zasilanie główne aktywne. Okej, okay, to dobrze, to bardzo dobrze. Możemy, moi drodzy, naprawić radio. To jest spoko pomysł. Radio, otwórz wiadomość. Radio to nadawanie akwaryjnego sygnału ratunkowego. Wow! Tororo, odbył sygnał SOS. Oddział ratunkowy zostanie wysłany do waszej lokalizacji za 99999 godzin. O, shit. Gotuję na skłonie transmisji awaryjnych z innych kapsuł ratunkowych. Okej, okay, dobra. Fajnie. Możemy zrobić radiolatarnię. Jeżeli będziemy na wyspie, będziemy mogli sobie z tego korzystać. Na spokojnie. I dzięki temu będziemy wiedzieli, gdzie jest ta wyspa. To jest przydatne. Okej. Okay. Okej, okay, nazbierałem wystarczająco rzeczy na latarkę, więc sobie ją teraz zróbmy. Mogę skraftować? Jasne, że mogę. Mamy latarkę. Fajnie. Widzimy tą latarkę, mam w ekipunku, czekajcie, tab. Mamy latarkę, fajnie. Mogę sobie ją zamienić. Mogę. Czekajcie, co mi teraz usunęło? Siglight, czyżby? Nie, Siglight mamy tutaj, na trójce mamy. Nie wiem, dobra, whatever.